Przystanek Zamek, część trzecia. Dzisiaj porozmawiamy o wolności przy stole i nie tylko. Dzisiaj zabierzemy Was też do pewnej księgarni i wreszcie, powoli, będziemy Was zapraszać na Festival of Cinema w Centrum Kultury Zamek. Mateusz Borys, startujemy! Z czym Wam się kojarzy fioletowa krowa? Przyznam szczerze, że mi do tej pory też tylko z jednym. Dlatego czas na zmiany. Niezdrową czekoladę oddaję operatorowi, a Was zabieram do Teatru Powszechnego na sztukę Fioletowa Krowa. Słysząc hasło poezja śpiewana, spodziewamy się smutnych ballad o głębokiej treści. Tym razem nic z tego, bo spektakl Fioletowa Krowa to poezja niepoważna, często absurdalna albo nonsensowna. Nie służy niczemu innemu oprócz śmiechu. Piosenka to jest w ogóle rzecz taka dosyć, nie wiem jak to powiedzieć, naturalna, która jest prostym takim przekazem właśnie bez jakichś wielkich koncepcji, nadbudowań. I jest gdzieś tam ważne, żeby wykonawcy mieli jakąś radość z tego, że to śpiewają. Radość ze śpiewania plus radość z tego, co się śpiewa, bo wszystkie teksty pochodzą z antologii Fioletowa Krowa, 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Wykonawcami są aktorzy i twórcy z Teatru pod Fontanną. Ja już od liceum interesowałam się teatrem i dlatego zdecydowałam się na rolę teatralną. Aktorzy na co dzień są podopiecznymi środowiskowego domu pomocy Dom pod Fontanną. Instytucja ta wspiera osoby po kryzysach psychicznych. Osoby, które pojawią się na spektaklu Fioletowa Krowa, czego powinny się spodziewać? Sam nie wiem. Dzisiaj jeszcze nie wiem. Oni jako ludzie, jako artyści są tak czasami nieobliczalni, że ja bym tego nie mógł im postawić jako zadania. Oni to jakby gdzieś z siebie, z jakiegoś swojego świata czerpią. I idzie im to całkiem dobrze, bo to już ich kolejna premiera w ramach cyklu Teatr Powszechny w Centrum Kultury Zamek. Każdy z nas ma jakieś coś, jedni mają trochę bardziej, drudzy trochę mniej. I właśnie o to chodzi w Teatrze Powszechnym, żeby każdy był nie tylko traktowany jako równoprawny uczestnik, ale jako równoprawny twórca. W ramach Teatru Powszechnego spotkać można profesjonalistów po szkołach aktorskich, jak i osoby amatorsko związane ze sceną. Oprócz teatralnego zacięcia łączy ich też to, że wywodzą się ze środowisk zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny. Daje taką jakąś odskocznię, może jest to też taki element zobaczenia siebie też z innej strony w ogóle. Nie tylko takiej strony, gdzie jesteśmy w jakiejś terapii, w ośrodku, tak, ale zobaczenia siebie ze strony takiej, że ja coś potrafię, coś mogę zrobić. Spektakl Fioletowa Krowa to już 9. odsłona cyklu Teatr Powszechny. Premiera już 10 października. Oczywiście w Centrum Kultury Zamek. Przyszedł ten czas, żeby pogrzebać trochę w tej skrzyni. Trochę nam głupio robić to wszystko, ale nie zostawiliście na siebie namiarów. Zajęcia dla chwilki uspokojenia. Stań w lekkim rozkroku, na nieco ugiętych nogach. Stopniowo wprowadź swoje ciało w lekkie drżenie. Niech każdy fragment twojego ja drga. I drga. I tak przez 40 minut. Niewygodnie, to godnie usiądź. Wpatruj się w dal. Jedna ręka na klatce piersiowej, druga nieco niżej. I oddychaj. Chciałabym, żeby udostępniono informacje, skąd wzięli pufy. Są boskie. Pytacie, skąd te boskie pufy? No z nieba na pewno nie spadły. Centrum Kultury Zamek je po prostu kupiło, a wyprodukowała je firma S.A. Polecam. Odegrać scenkę z Romea i Julii na balkonie na pierwszym piętrze. Lecz cicho, co za blask,
strzelił tam z okna. Ona jest wschodem, a Julia jest słońcem. Wznijcie, cudne słońce, zgładź zazdrosną lunę, która aż zbladła z gniewu, że ty jesteś od niej piękniejsza. Ukaż ją zaćmieniem, za tę jej zazdrość zetrzyj ją do reszty. To nie wygłupiaj moja się. Pani, to nie moja kochanka. Się. Chodź na wernisaż, chodź, chodź. Pokój na świecie zaczyna się przy rodzinnym stole. To wystawa, na której pięcioro artystów szuka wolności tam, gdzie żyją i tworzą, gdzie jedzą albo wypoczywają. Bo wolność jest na wyciągnięcie ręki, także tej naszej. Cała wystawa jest po to, żeby ludzie przyszli na nią i myśleli o tym. Po prostu o pokoju, o wolności, o tym, co można robić, o tym, że się da to robić. Skoro wolność i pokój zaczyna się przy rodzinnym stole, to i taki mebel musiał się pojawić w przestrzeni sali wystaw. Piszemy na tych stołach, jemy na tych stołach, coś się wylewa, coś tam się uszkadza, my się uszkadzamy o te stoły, więc, ale przede wszystkim te stoły jakby słuchają to, co się mówi, co się robi i tak dalej. Są takimi niemymi świadkami tego, co się wydarza przy tych stołach. Nieme są też macewy zakopane pod chodnikami w miejscowości Sierpc. Jednak dzięki pracy Daniela Rycharskiego żydowskie nagrobki znów są słyszalne, widzialne, a na pewno nie są już obojętne dla otoczenia. My de facto chodzimy po tych macewach, prawda? Więc jakby ja teraz je wydobywam na zewnątrz i zobaczymy, czy ktoś będzie po nich chodził, czy nie. Może właśnie ludzie nie będą po nich chodzić, nie? To jest taka dwuznaczność w tym projekcie i to mnie chyba najbardziej właśnie interesowało. Stacja Wolimierz to miejsce, gdzie każdy robi co chce. O ile nie zagraża to wolności drugiej osoby. To jest jedno z tych miejsc, takich stref, mikrostref wolności, jakie są w Polsce. Jest ich kilka, w kilku różnych miejscach. No i chciałbym, żeby ludzie może zobaczyli, jak to jest. Z kolei nie doszła mi z Polonia. Jana Szostak wciąż popularyzuje słowo nowa kinowaczka, które ma zastąpić słowo uchodźca. Na wystawie zobaczyć można fragment filmu, w którym widać, jakie ona ma sposoby na szukanie pokoju i spokoju. Po mojej pierwszej przegranej właśnie pojechałam do domu, żeby nabrać sił na następne finały, na udział w następnych edycjach konkursów piękności. I właśnie wierząc w to, że ten pokój, ta siła zaczyna się przede wszystkim od rodziny. Wystawa to część projektu Pochwała Wolności, realizowanego przez Centrum Kultury Zamek przy okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pewnie większość z Was pamięta, że kiedyś w zamku działała biblioteka. Dziś można tu dostać zupełnie nowe książki, jak i te z drugiego obiegu. W przystanku Zamek czas na przesiadkę. Rozgośćcie się w księgarni Bukowskiej. Słyszałem w jednej z rozmów z Tobą, że Wy sprzedajecie książki, których się nie wstydzicie mieć u siebie w domu na półce. Tak, ja to mówiłam chyba 5 lat temu. Teraz jeszcze dodaję, że które uznajemy za wartościowe i które mogą coś zmienić w głowie. Ja bardzo lubię, jak książki na przykład na kubiku z nowościami dialogują. Mój kolega bardzo się cieszy, że nie ma na przykład katolickich książek. One tu są, bo wartości chrześcijańskie znajdują się w różnych tytułach. Mamy też na przykład czasopismo W drodze, wydawane przez poznańskich dominikanów. Cenzurujemy je, czasem niektórych numerów nie sprzedajemy, ale też mamy u siebie krytykę polityczną, tak zwaną lewacką hydrę. Trzeba jakby założyć, że nie ma jednego sposobu widzenia świata. I to jest też wartość i o tym należy rozmawiać i dochodzić do porozumienia jakiegoś. My mówimy w tym roku dużo o niepodległości. Jeżeli chciałabyś się wpisać w ten program, to jakie byś książki polecała? W ogóle polecałabym książki, bo czytanie książki jest odruchem osoby, która ma wolność, która doświadcza wolności i która może czytać to, co chce. I wydaje mi się, że w ogóle czytanie książek i to, co robi książka z mózgiem, rozumem, z uczuciami, to w ogóle jest wyraz wewnętrznej wolności, Szlaki Roberta McFarlane'a, bo wydaje mi się, że w ogóle wróciła moda na książki o wędrówce,
a zew włóczęgi, zew wędrówki to jest na pewno wyraz wolności. Jeśli chodzi o wolność, to wolność jest najwięcej w poezji oczywiście, więc nieodmiennie i zawsze mam ochotę wszystkim polecać noblistę Tomasa Tranströmera. Pisze fantastyczne wiersze. Pisze wiersze dużo, pisze o Szwecji i o jej historii, ale oczywiście to, co ja najbardziej chyba w nim lubię, to odniesienia do natury. Przez piątek? Na piątek niech sobie ktoś poczyta Fistaszki. To jest dopiero wolność. I to jest raz, że w ogóle ja uwielbiam komiks, a dwa, że mamy archiwalne, takie stare wydania Fistaszków. No niestety nie są najtańsze, ale Fistaszki zawsze warto. Czy się pracuje w korporacji, czy w małej księgarni, dobrze poczytać Fistaszki. Z 800 zgłoszonych filmów 29 powalczy o najważniejszą nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych of Cinema. Kto dostanie Złoty Zamek, o tym zadecyduje jury. Przewodniczącym jest Bartosz Konopka, nominowany do Oscara za film Królik po berlińsku. W wyborze pomogą mu twórcy Twojego Wincenta, Dorota Kobiela i Hugh Welchman, a także laureatka Złotego Zamku Anna Zamecka i egipski dokumentalista Mina Nabil. Otwieramy Off Cinema filmem Jeszcze Dzień Życia, który jest oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego. Będą twórcy tego filmu, więc to taka gorąca przedpremiera. A poza tym jeszcze liczne spotkania i z jurorami, i z twórcami reportażu dokumentalnego. Mamy warsztaty krytyczno-filmowe, warsztaty poświęcone tworzeniu jakiegoś eventu kulturalnego, więc jakby jest tak bardzo dużo, będzie się działo też poza oglądaniem filmów, też będzie można aktywnie uczestniczyć w licznych spotkaniach. Spotkać się będzie można też z Marcelem Łozińskim, jednym z najwybitniejszych polskich dokumentalistów. Reżyser otrzyma platynowy zamek. W ostatnim dniu festiwalu pokazany zostanie film Spotkania zmarłego w sierpniu Kazimierza Karabasza, laureata pierwszej edycji Off Cinema. Odkrywał wraz ze swoimi uczniami nowe możliwości. Stąd ten pomysł, żeby właśnie ten film pokazać. Taki bardzo osobisty, autobiograficzny, też z nurtu bardzo dzisiaj obecnego autobiograficznych dokumentów, które przez kilka dekad właściwie no, nie istniały. Nie budziła ta forma zainteresowania dokumentalistów. A dzisiaj tak, i Karabasz się w to wpisał i żeby przypomnieć go, bo tam najlepiej opowiada o swoich filmach, chcieliśmy ten film pokazać. 22. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych of Cinema rozpocznie się 17 października. Gdyby te pieniądze przeznaczyć na kebaby, to można byłoby ich kupić 2 miliony. Średnio wychodzi po 4 sztuki na każdego poznaniaka. 20 milionów złotych. Tyle kosztować będzie remont zachodniego skrzydła Zamku Cesarskiego. Fast foodów nie będzie, będzie za to piękniej i nowocześniej. Poddawane konserwacji będą wszystkie elementy, które teraz na co dzień możemy oglądać, czyli okładziny kamienne, a zatem ściany i podłogi wykonane z kamienia, tynki i sztukaterie, czyli ściany i sufity, i sztukatorskie sufity w tych najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach, a także cała stolarka, czyli boazerie drewniane, okna drewniane. W trakcie prac nastąpi również wymiana instalacji elektrycznych, pojawią się nowe systemy przeciwpożarowe i antywłamaniowe, a także w kilku nielicznych miejscach na drugim piętrze zostaną wyburzone ściany, które zostały tutaj w sposób barbarzyński wbudowane w latach 60., psując wygląd tych wnętrz zupełnie. Kiedy już zakończymy prace konserwatorskie i te prace budowlane, nastąpi etap wyposażania zamków, urządzenia, które ułatwią nam organizację nowych, ciekawszych, coraz z większym rozmachem produkowanych imprez kulturalnych, a także uczynią zwiedzanie zamków, mam nadzieję, jeszcze ciekawszym dla widzów, ponieważ zostanie kupiony system audioprzewodników, który pozwoli na zarówno grupowe wycieczki, jak też indywidualne zwiedzanie, kiedy będzie się można dowiedzieć dużo więcej niż teraz, kiedy mamy do dyspozycji tylko jakieś informacje na plakatach czy mapkach kierunkowych.